W Dolinie Dunajca zobaczyć można także najstarszą świątynię na tych ziemiach – kościół romański w Tropiu, wybudowany około 1230 roku. W panoramy mijanych miasteczek oraz wsi na stałe wpisane są wieże kościołów. Podążając szlakiem sakralnym, odnajdziecie Państwo w naszym regionie kilkadziesiąt kościołów drewnianych, z których najstarsze pochodzą z XV wieku. Drewniane kościoły, wybudowane w stylu gotyckim, przetrwały wieki pełne wojen, zniszczeń i ludzkich tragedii, by stać się najpiękniejszym symbolem przywiązania Polaków do religii i tradycji. Najokazalszą ze świątyń murowanych jest Tarnowska Katedra, wybudowana około połowy XIV wieku. W jej wnętrzu, przed oczami zwiedzających, przemknie pod postacią kamiennych nagrobków surowy gotyk, światły renesans i bogaty barok. Na długo zostanie w pamięci obraz jednych z największych nagrobków Europy, w tym ponad 13-metrowy nagrobek hetmana Jana Tarnowskiego. Nieopodal katedry zainteresowani sztuką sakralną znajdą w Muzeum Diecezjalnym unikatowe zbiory dzieł średniowiecznych artystów, tworzących na chwałę Boga. Jedną z atrakcji, której nie można pominąć, jest kopalnia soli w Bochni. Kopalnia, której dzieje sięgają XIII wieku, a która została założona wcześniej niż Wieliczka i jest najstarszym w Europie, nieprzerywalnie czynnym od 750 lat, zakładem. Można tutaj spędzić noc i zagrać chyba na jedynym na świecie boisku położonym 200 metrów pod ziemią. Turystów, którzy lubią naturę, zapraszamy do rezerwatu Skamieniałe Miasto, leżącego nieopodal Ciężkowic. Jest to miejsce pełne tajemnic, legend i dziwnych form skalnych, przemawiających do naszej wyobraźni. Osoby poszukujące aktywnych form wypoczynku obok wędrówek pieszych po wzgórzach Pogórza znajdą szlaki rowerowe i coraz liczniejsze ośrodki jazdy konnej. Tutejsze piaszczyste drogi i dukty leśne sprzyjają wielogodzinnym czy nawet wielodniowym wędrówkom na końskim grzbiecie. Osoby zainteresowane tradycją i kulturą będą mogły odwiedzić jedyną na świecie zachowaną rezydencję Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej i posłuchać artystów europejskiej sławy.
Być może zostaną zauroczone rozbrzmiewającą muzyką podczas festiwalu Bravo Maestro, festiwalu muzyki odnalezionej, czy też spędzą wieczory na jedynym w Polsce festiwalu komedii teatralnej. Jeśli zainteresowaliśmy Państwa wyruszeniem na szlak poznawania historii i kultury naszego regionu, prosimy o kontakt. Służymy informacją i poradą, jak zorganizować pobyt i ułożyć trasę wyprawy.